Hejka kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj otwieramy nowy kalendarz z Douglasa. Gdzie z tego roku? Taką ma szatę graficzną, więc nie przedłużam i przechodzimy do otwierania. No a więc kochani, pięknie wygląda nasz tutaj kalendarz. Ślicznie, jest bardzo podobny do zeszłorocznego, tylko ma trochę inną grafikę. Już go tutaj próbuję rozpieczętować. Może to zrobię poza kamerą. A więc dobra, już go otworzyłam. I on się trzyma tutaj na magnes? Trzyma się. Bo już zeszłoroczny kalendarz, no mi się nie trzyma. I mamy tutaj dwie szufladki z tego... A, jeszcze mamy tutaj, patrzcie. Ale ładne. Czekajcie, wezmę was do góry i wam pokażę. Zobaczcie, jak tu... Hello! Jak on ładnie wygląda, cała kamera mi się rusza w każdy sposób. Dobra, te lusterko jest nieważne. Ważna jest tutaj zawartość. Widzicie, pierwsza szufladka jest tutaj u góry. Myślę, że ona będzie wyciągalna, czyli będzie taka kieszonka potem. Nie pokazuję wam lusterka, bo tam ja się odbijam, ściana, statyw i wszystko. Jacka jedzenie. Tutaj mamy drugą szufladkę i tutaj mamy trzecią, najgłębszą szufladkę. Więc od razu tutaj otworzymy i szukamy jedynki. Od razu przejdźmy do otwierania. Ale jeszcze chciałam wam przypomnieć oczywiście o moich mediach społecznościowych. Żebyście nie zapomnieli zaglądać na TikToka, na Instagrama, tam często coś się pojawia. I oczywiście o zostawieniu łapkę w górę pod tym filmem i wciśnięciu przycisku subskrypcji, bo jest nas coraz więcej i ja się bardzo z tego powodu cieszę. Bardzo się rozwija kanał i dziękuję wam bardzo, że mnie oglądacie. Więc przechodzimy już do jedynki. Dobra, jedziemy jedynkę. Ojej, jakie leciuteńkie te okienka. Ledwo dotknęłam i już się zapadło do środka. To dobrze, nie będę musiała się męczyć. I w jedyneczce mamy płatki pod oczy hydrożelowe. No takie jedno opakowanie. Ostatnio często się pojawiały. I tutaj mamy jakiś napis. Proszę. Dobra, będę sobie tam gdzieś rzucała te okienka, żebym wiedziała, które jest otwarte. Szukamy dwójki. I dwójkę od razu mamy w kolejnej szufladce. Nie będę jej wyciągać do końca, tylko tak sobie ją zostawię. No i już tu mamy badziewko. Badziewko dla mnie, badziewko dla jednych nie. O, patrzcie, dwie sztuki dali. Są to takie płatki do chłodzenia. Żelowe, wkładamy je do lodówki i później nakładamy sobie je na oczy. No ale nie rozumiem tej inwencji twórczej. Tutaj dostaliśmy płatki pod oczy, tutaj na oczy. Czy coś z nami oczami, naszymi oczami jest nie tak? No ale okej, jedziemy dalej. Co my dalej mamy? Trójkę. Tutaj nie mamy trójki, pewnie będzie w trzeciej szufladce. No i trzecia szufladka, coś ciężko wychodzi. Tak, jest tutaj trójka. Malutka, wygląda trochę jak, obstawiajcie, jak co? A, czy są to cążki? B, czy jest to lakier do paznokci? C, czy jest to wpylniczek? Obstawiajcie w komentarzach, a teraz już otwieram. I jest to lakier, albo raczej jakaś odżywka. Mamy tutaj olejek do paznokci, moi drodzy, mamy olejek. Lecimy dalej. Cztery. Czy mamy tutaj cztery? Mamy cztery. Mamy cztery już w tym okienku. Więc otwieramy cztery. Trochę mało widoczne te numerki. Nie wiem, czy uważacie. Jak spojrzałam na tą siódemkę, to aż tak... Wow, to jest siódemka. Serio? I w czwórce mamy jajo. W czwórce mamy gąbkę i jest bardzo twarda. No, po namoczeniu może się zmiękczy, ale jest bardzo twarda. Zwykła, czerwona gąbka. Piąteczka, jedziemy do piąteczki. Już tutaj jej nie mamy w tej szufladce. U góry mamy szósteczkę, czyli musimy mieć w środkowej szufladce. Coś, ta szufladka mi ciężko tutaj wchodzi, może przez ten dywan. I piątkę mamy tutaj, dosyć duża. Ja obstawiam, że jest to taka maseczka w takim tym, bo to ma taki kształt. Chociaż płatki też chyba miały taki kształt. Dobra, sprawdzamy. Co my tu mamy? Tak, jest to ta maseczka. Były one w zeszłym roku. Może nie było tej Radiance. Może była inna.
Jest to maseczka rozświetlająca, taka jednorazóweczka. Powinni ją raczej dodawać do gratisów niż sprzedawać. To była piątka, lecimy do tej wielkiej szóstki u góry. Jestem bardzo ciekawa, czy tutaj jest paletka. Więc otwieramy oczywiście. I mamy tutaj paletkę na Mikołajki. Postarali się, moi drodzy. Patrzcie, jest tak ładnie zapakowana. Jest to Amazing Eyes Mini 6 Eyeshadow Palette. Czyli mamy tutaj 6 cieni, tu mamy je na tytuł pokazane. Ja oczywiście to otwieram, rozrywam, bo ja chcę widzieć to, jakieś tam opakowania. No i jest ładna paletka. Tutaj ta folia nam przeszkadza, ale nie chcę jej, wiecie, zrywać. No, ładna taka mała, basicowa paletka. No, takich klasycznych makijaży. Spoko, na Mikołajki pomyśleli, podoba mi się to. Jedziemy do siódemki. Czy siódemka była tutaj? Nie, tu jest ósemka. Tu jest siódemka w tym opornym okienku. Może go nie będę chować, tylko je zostawię już wyciągnięte. No i tutaj ewidentnie kształt jest w siódemce. No czego? No piszcie czego, bo ja wiem czego. Tylko wy musicie mi powiedzieć czego. I sprawdzimy. Tak, wiedziałam, że to jest kształt. W ogóle jak głupie zrobili, tu coś widać z osiemnastki. Jeszcze mi się wgniotło. Nie wiem co to, ale coś tu widać. I jest to zalotka. Ile tych zalotek? Ale jaka badziewiasta, patrzcie. Widzicie to? Ja to trzymam i tu się całe buja. Całe w boki to sobie można oko wydłubać. Widzicie? Jakie badziewie, niedokręcone nawet, czy jakieś, nie wiem, niedociśnięte. Czy to sobie można krzywdę tym zrobić? Dobra, nie komentujmy tego. Lecimy do ósemki. Ósemka pewnie jest w drugiej szufladce. Tak, jest. I znowu jest tego kształtu. Cóż to może być? I w ósemce mamy mini płyn micelarny do oczu i ust. No, to się zawsze przyda. Nie narzekam, to jest chyba, to jest dwufazowy taki płyn micelarny. No i nie wiem, czy widzicie dziewiątkę, jest malusieńka, u góry tutaj taki paseczek, więc z której strony tu się do niej dobiorę, pewnie jakaś kredka. I mamy tutaj, moi drodzy, mamy kredkę, wyciągnęliśmy, daliśmy radę, nie kredkę, tylko mamy pen. Mazak do brwi. O, to sobie na pewno zostawię, przetestuję, sprawdźmy jaki kolor. Oj, bardzo jasny. Bardzo jasny, ale powiem wam, że rozlewa się tutaj w tych, ale może do piegów można sprawdzić. Sprawdzę i do tego, na pewno przetestuję. Jeśli chodzi o brwi, to chętnie. To była dziewiątka, lecimy do dziesiątki. Dziesiątkę mamy tutaj, tutaj u góry, tu takie maleństwo. I otwieram dziesiątkę. Otworzyłam dziesiątkę i mamy tutaj takie maciupieństwo, które ma aż 3 ml i jest to przeciwstarzeniowy koncentrat pod okolice oczu. Maleństwo. Spójrzcie, to jest mój palec, to jest to. No ciupinka normalnie. To była dziesiątka i teraz jedenastka chyba. Mamy tu jedenastkę, mamy piętnastkę. O, patrzcie, jedenastka jest tu. Zauważylibyście, że tu jest jedenastka? Taka malutka? Co tu może być? Gdzie jest moje urządzenie? Bo ja to już nie będę nawet palcem dłubać. No jak to jest pacynka, to ja po prostu jestem zabita. Co to jest? Dostaliśmy taki kawałek plastiku z kulką na końcu. Jeśli by wam to coś powiedziało, gdyby nie te karteczki, no to niestety bym nie wiedziała, co to jest. A to jest do, jak napisali, maksymalnego jakby użycia naszego kremu w okolicach na naszych, pod naszymi oczami, o tak. Myślę, że jakbym wysłała komuś to w gratisie, to nie miałby zielonego pojęcia, co to jest. Ja jakbym nie było tego napisu, to bym, nie wiem, pomyślała, że to jest do, nie wiem, kulkania sobie po twarzy. Teraz do dwunastki. Dwunastkę mamy tutaj, na dole. I to pewnie będzie znowu jakiś, no, lakier oczywiście. Jakiś przewidywalny ten kalendarz, nie sądzicie? I mamy tutaj gel
Polish. 10 dni. Taki lakier w kolorze bardzo delikatnego różu. 13. Przechodzimy do 13. Nie komentujemy lakieru. I tu może będzie coś, coś wartego uwagi. Jej, mamy tutaj pomadkę. Nude Shine. Jest taka, nawet powiem wam, że brązowo błyszcząca, ale taki ciemny brąz. No spoko, kolor. Tak, lecimy do 14. 14 mamy tutaj. Tutaj. Tutaj, mój pan od matematyki zawsze mówił. Patrzcie tutaj. No i mamy tutaj kolejne badziewie. Ja mam wrażenie, że tutaj na dole to są same badziewia. Jest to pewnie ta rękawica, bo ja już widzę. Ciekawe, czy są dwie, czy jest jedna. Jak jedna, no to jeszcze tam dostałam drugą, to już mam dwie. Oczywiście, że jedna. Po co dać dwie rękawice? Po co? Niech się myją jedną ręką, a co się będą dwoma myli? Burżuazja, dwoma rękoma chcą się myć. Czy dwoma rękami, nie wiem, jak ktoś tam. Wiecie, o co chodzi. No dobra, zawińmy to w ten taki kwiatek. Niech to zostanie różą, a nie rękawicą. To była 14. Lecimy do 15. Oczywiście tutaj w trakcie szukania 15 przypominam wam o moich mediach społecznościowych i o zostawieniu łapki w górę i o przycisku subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie przycisk subskrypcji. I lecimy do 15. Co my tu mamy? Tu będą w tym rzędzie same płyny micelarne? Tym razem jest to woda micelarna o tej samej pojemności do twarzy i oczu. A, i oczywiście, standardowo, jak to bywa u mnie, zapomniałam powiedzieć, ile ten kalendarz kosztował. On kosztował 249 zł i miałam jakieś tam rabaty i zapłaciłam za niego 219, więc no, nie ma tragedii, ale chyba jakbym go dostała na święta zamiast prezentu, to jednak byłabym smutna. Bo ja bym wolała takie różne kosmetyki, różnych filmów, nie Douglasowych, no ale do tego kiedyś przejdziemy. Dobra, już nie gadam, lecimy do 16. 16 mamy u góry tutaj taka cieniusieńka. Kolejna jakaś kredka. I mamy tutaj kredkę do tej pomadki. Tak mi się wydaje, tak, lip liner. W takim nude kolorku. Spoko, mamy taki zestawik. Pomadka i kredka. To była 16. Teraz lecimy do 17. Mamy ją akurat tutaj na samym środeczku. I tutaj ciekawy kształt. Nie wiem, co tu będzie. I mamy cień chyba, moi drodzy. Czy to jest cień? Tak, jest to cień. Jest to cień w takim perłowym, jaśniutkim kolorku. Już wam pokazuję. Taki błyszczący, jaśniutki, naturalny kolorek. Okej, cień jest jak najbardziej okej, nic nie mówię. Lecimy do 18 i już zbliżamy się powoli wielkimi krokami do końca. 18. I w 18, o dziwo, mamy świeczkę. A my ostatnio lubimy palić świeczki, więc na pewno przetestujemy. Nikomu nie oddamy. I w 18 mamy Winter Market. Taką świeczuszkę. Bardzo ładnie pachnie swoją drogą. 19. 19 pewnie będzie tutaj i jest, i wyszła mi ta szufladka. I 19 otwieram i mamy kolejną maseczkę. Tym razem jest to nawilżająca, czyli tak zwana próbeczka. 20 była chyba na dole. Tak, mamy 20 na dole, dosyć dużą. Już tutaj się nie cackamy, otwieramy. I mamy tutaj krem do rąk. Taki pojemności 30 ml, więc nie mały, nie duży, do torebki idealny. Nie narzekam. 21. 21 jest tutaj, u góry. Nie zauważyłam. Sorka. I to jest ostatnie okienko na tym pięterku. Więc otwieramy z ciekawością. I mamy kolejną pomadkę. Tym razem świąteczna, czerwona. Red Matte. Czyli czerwoną pomadkę. Spoko, takie kosmetyki są cenione. I tu już skończyliśmy nasze pięterko, więc pięknie wyjmujemy i zobaczcie, jaki mamy kuferek. Ja lubię te kuferki ogólnie, nie? Mam jeszcze z zeszłego roku w szafie. Jedziemy dalej. 21, tu mamy 22.
I kolejny tonik. Tak, tonik. Kolejny płyn, czyli mamy trzeci płyn. Tonik, spoko, ja korzystam, używam. 23. I w okienku 23 mamy kolejny lakier. I jest to top coat. I też mamy tutaj głębszą szufladkę już opróżnioną, dosyć dużą. Mamy dużą szufladkę już opróżnioną. I została nam ostatnia szufladka i ostatni numerek, 24. Co dostaniemy na święta, z czego będziemy bardzo zadowoleni. Spójrzmy. Mamy maskarę, moi drodzy. Och jest, lashes. Bardzo ładne opakowanie. Tutaj mamy ekstra volume, 36 godzin. Douglas, bardzo ładne opakowanie. Zobaczmy, jaką ma szczoteczkę. Pokuszę się. Silikonową. Prosto. Spoczko. Na 24. No, myślałam, że będzie jeszcze jakaś taka pomadka, taka w takim neutralnym kolorze. Wyciągnęłam tutaj ostatni plastik i mam bardzo ładny tutaj do schowania kartonik, szafeczkę taką zamykano, cyk. Cyk. I cyk. I to jest cały nasz zestaw, który znaleźliśmy w kalendarzu. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, czy Wam się podoba i czy dalibyście za to 250 zł w sklepie. Ja uważam, że bubel nie warty, bubel nie warty, bubel nie warty, bubel nie warty, bubel nie warty. I to bym budowała jako gratis, więc... Tyle może bym, no i to też jako gratis, tyle mogłabym wycenić, więc dajcie znać, co wy myślicie, zapraszam do zostawiania komentarzy, wszystkie czytam i oczywiście do przycisku subskrypcji i łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!